Kogo nogi nie są? Jezus Maria, co on znowu chce? Halo! Cipka, cipka, jo. Stasiek, ten dowcip po raz setny nie jest śmieszny. Dobrze, dobrze, przepraszam. Mam ważną wiadomość. Mianowicie? Pamięta pan Galantię? Od razu mi się przypomina twój incydent. Mniejsza z tym. Zmienił się właściciel, czyli... Czyli co? Zakaz został unieważniony. Ja tam nie zamierzam się pojawiać. Ale to jest idealna pora, by uderzyć tam ponownie. Na dodatek jest tam 50% zniżki. Powiedziałem nie. Siema. Siema, gdzie idziesz? Do kostuchy. Przejdę się i ja. Co chciałeś? Jak pozbyć się tego natręta? Kogo? No Staśka. Co się stało? Katu jebanie, żeby pójść do tej restauracji, na której zesrał się na środku sali. Dostaliśmy zakaz przecież. Ale zmienił się właściciel, a co za tym idzie poniekąd zasady. Na dodatek jest 50% zniżki. To dosyć ciekawa przecena. Ja chyba wiem, kto puka. Stasiek, to ty? Tak. Jeżeli chcesz mi mówić o tej restauracji podobnie, to wiesz, gdzie są drzwi. No panie Kostłucha, to życiowa okazja, żeby spróbować większość potraw. No proszę, proszę. Powiedziałem ci coś. No a wy chłopaki nie chcecie iść. Z tobą raczej nie. Proszę, 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 proszę. Zamknij mordę. Dajcie spokój, będzie zajebiście. Proszę, 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 proszę. Jeszcze zobaczycie, że tam pójdziecie. I tak od rana? Musimy go ignorować, bo teraz co gorsza przyczepi się do was. Proszę, 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 proszę. Ej, mógłbyś przestać powtarzać to proszę? Proszę. Czas się kimnąć. Proszę. Co to było do kurwy nędzy? Ej, to trzy dychy. Proszę, proszę, proszę. Kurwa, dałby się spokojnie, coś powiedzieliśmy. No ale Waldek. Mnie to zastanawia, skąd miał 30 zł na przynętę. Wyłoniłeś wilka z lasu. Chwila, chwila. A co on ma w ręce? Proszę, 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 proszę. No nie, znowu to samo. Czego? Waldek, to ja otwórz. Ja nie chcę z tobą tam iść. A jak będę tydzień powtarzał w kółko, proszę, proszę, to coś da? To nic nie da. No nie, myślałem, że taka metoda zadziała. W podstawówce to działało, jak mnie nie chcieli przepuścić do następnej klasy. Przyfarciło ci się, ty srako majtku. A jak znowu coś odwalisz, to pierwszy cię stąd wyrzucę. Spokojna twoja rozczochrana. Czemu ryczysz? Bo jestem łysy. Dzień. O nie! To ty obsraniec! To nie restauracja dla takich jak ty. Nie ma razem do mnie uważaj. Morda tam, co wy to macie do żarcia? Do żarcia nie ma nic! My mamy wykwintne potrawy. O ja pierdolę. Co to jest nieobsraniusz wygrywus? To danie jest tylko dla ekstremalnych ludzi. A, no i też jest to nasza nowość w tym lokalu. Ja to chcę. No, czy wiesz na co się godzisz? Tak, wiem. Dawaj, ale już. Ile płacę? Nic. Jak to? No, jeżeli to zjesz i się przy tym nie posrasz, skarbisz nagrodę. Ale jeżeli to ci się nie uda, marny będzie twój los. Udało się to komuś. Wszyscy, którzy... próbowali ten, no... nie panowali temu zadaniowi. Kurwa, będę pierwszy. No, proszę chwilę poczekać. Zaraz przyniosę co trzeba. Ej, szefie, kolejny świetny zarobik trafił w moje skierence. Przecież to normalne jedzenie. Będzie tak pan to przy mnie stał? No, muszę obserwować. Czy nie oszukujesz? Ogólnie to 2 na 10. Lepsze rzeczy jadłem w Max Stolce. Hehehe, zaraz się przekonasz. Co? Nic, nic. O kurwa, odsuń się, muszę do kibla. O nie, żadnego kibla. Nie widziałeś umowy? Że kurwa co? Nie możesz iść do kibla, ani się zestrać tutaj. Jeżeli to zrobisz, stracisz cały swój dobytek. I pozwolisz mi się tutaj zestrać? Ja cię do tego nie zmuszałem. O nie, zaraz wyleci torpeda. Chłopie, lepiej się odsuń. Nie możecie zabrać mi domu. No oczywiście, że możemy. Teraz to jest mój dom. Ja pierdolę. Gdzie ja teraz zamieszkam? Wiesz, ja i tak się cieszę, że Stasiek odpuścił. W sumie zwykle było trudniej.
Dzień dobry panowie, jestem waszym nowym sąsiadem, mam 8 domów i zerknijcie czasem, czy nie wchodzą tutaj jakieś nieproszone osoby. Jak to, nowy sąsiad? A co ze Stanisławem? Przecież on nie opuściłby swojego mieszkania. Tak bywa, no mimo że mieszkanie jest skromne, to podoba mi się. Jest pan pierwszą osobą, której podobają się tutejsze mieszkania. To zastanawiamy, gdzie do cholery jest Stasiek. Bierzmy kostuchę i do dzieła. Chłopaki, czemu ławka jest wywrócona? A ja mam wiedzieć? Odsuńcie się. Waldek, wyjdź z mojego pokoju. Co ty tu robisz? Mieszkam. Dlaczego w twoim domu mieszka jakiś typ? Mieliście rację. To Galantie to jakieś gówno. Była tam darmowa potrawa, do której jeżeli się nie posrasz, to wygrasz nagrodę, a jak się posrasz, to przegrasz. Jak się domyślacie, przegrałem. A tamten gość zabrał mi moją posiadłość. Jak chcesz, możemy spowodować, żeby się stąd wyniósł. W sumie przywykłem do tego mieszkania. Nie gadaj głupot, pomożemy ci. Jeju, chłopaki, jak ja was uwielbiam. To co może przytulaniec? Ej, ty się nie zapędzaj. Zasnął? Ej, no kurwa, ja nie chcę wyglądać jak umarlak. Nie maruj ci właś tam. Kurwa, chyba zbyt często robię z siebie pajaca. No najlepszy, bo ten goście zaczął się drzeć. Dobrze, że wszystko się skończyło jak należy. Panowie, wbijajcie do mieszkania i łapcie tego ducha czym prędzej. No kurwa, serio? Znowu przyszedł ten pajac? Ja pierdolę.